Specjalnie dla prezydenta Borowiaka chyba będziemy musieli oznaczać słowami dobra informacja nasze materiały emitowane w Teleobserwatorze. Powód? Prezydent bardzo często wykazuje się aktywnością na swoim profilu społecznościowym i naszą redakcję czyni tematem swoich wpisów. Dowiedzieliśmy się m.in., że nasze newsy są pudelkowe. Teraz ukazał się kolejny wpis. Sprawa, jak myślę, dotyczy naszych materiałów związanych z kompletną porażką prezydenta Borowiaka w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych na remont ratusza. Przypomnijmy, 5 wniosków składanych do różnych instytucji, 5 razy odmowa. Taka sytuacja to oczywiście nie powód do radości w naszej redakcji, a raczej przykład nieskuteczności prezydenta Borowiaka. Kiedy jako pierwsi podaliśmy na Facebooku informację, że Ministerstwo Kultury nie uwzględniło odwołania Leszna i pieniędzy nie będzie, prezydent napisał o zagłębianiu się w budżecie i znalezieniu pieniędzy na remont ratusza. O odrzuceniu wniosku przez ministerstwo ani słowa. Zatem osoby, które nie widziały naszej informacji, dostały tylko połowiczny przekaz. Raczej o to właśnie chodziło. Prezydent zyskał też facebookowe wsparcie radnej Hanny Kotomskiej z PL18 i prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Rafała Zalesińskiego. Prezes napisał, i to jest informacja. I w komentarzu, brawo, konsekwentnie, systematycznie do przodu. Upór i jasno postawione cele z ciężką pracą po drodze przynoszą efekty. Trzymam kciuki. O negatywnej decyzji ministerstwa także ani słowa. Czy ktoś próbuje tu zrobić mieszkańcom Leszna wodę z mózgu? Jest przecież zasadnicza różnica między remontem przeprowadzonym ze wsparciem zewnętrznym, a wykonanym tylko z pieniędzy z budżetu miasta. Tym bardziej, że prezydent Borowiak obiecywał remont wyborcom już w 2014 roku. Refleksja o tym, że warto powiedzieć mieszkańcom prawdę, co z ratuszem, przyszła dopiero dziś. Na stronie leszno.pl ukazała się informacja o odmowie z ministerstwa i o planach remontu. Wracając do oznaczeń naszych materiałów, w Teleobserwatorze od poniedziałku do piątku ukazuje się kilkadziesiąt materiałów. W większości są to dobre informacje. Jednak prezydent ocenia tylko te krytyczne wobec siebie. No cóż, prezydencie, trzeba się lepiej postarać. Z przyjemnością i radością podamy informacje o tym, że remont ratusza ruszył, jeśli ruszy.